Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Soma. Szukamy plików, dzięki którym uda nam się przekonać człowieka zeskanowanego, a raczej umysłu człowieka zeskanowany umysł człowieka do tego, że jest bezpieczny i że może nam powiedzieć kod bezpieczeństwa. Żeby to zrobić, poszukujemy komputera z plikami, które... I wish I knew Brandon better. What would make him talk? Dokładnie. Szukamy komputera z plikami, które pozwolą nam zrobić taką symulację, w którą uwierzy, albo która go uspokoi. Tu są kabiny wszystkie. Możemy spróbować, ale raczej nie. Z tego co kojarzę, to raczej nie. Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. O. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Cute. Waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Coster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Brandon, źle mi się robi na myśl o skanie. Wszyscy są tacy dzielni. Każdy się cieszy, nigdy nie żałuje. Pamiętasz, jak mówiłeś, że podtrzymasz mnie za rękę podczas skanu? Jeśli oferta jest wciąż aktualna, to chętnie skorzystam. Jeśli zrobimy to razem, podzielimy się też bólem głowy. Mówią, że dojście do siebie zajmuje kilka dni. Całusy, Alice. There's a note from Alice that makes me think she was scanned alongside Brandon. Okay, that sounds really promising. We can definitely use that. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. No oczywiście sobie przeczytamy jeszcze. 14 sierpnia 2103. Akers wreszcie zgodził się ewakuować Deltę. Goya, Cryer i ja przenieśliśmy się dzisiaj do Tety. Akers mówi, że zostanie jeszcze trochę. Cholerny wariat. Kocham swoją pracę, ale to miejsce zeszło na psy, odkąd przestali przesyłać części z powierzchni. Swój... That's okay, Sherlock. We got it already. We should focus on simulating Brandon Wan. Swój skan do Arki zrobiłem razem z Alice. Strohmeier powiedział, że migrena mnie zabije, dupek. Na początku było dobrze, ale parę godzin później dopadł mnie rozrywający ból głowy. Jednak najbardziej dokucza mi ta cała czun. Jest tak cholernie nieznośna, że przyprawia mnie o dreszcze. Dlatego nie chcę z nią nawet rozmawiać. Strohmeier dostał szału i zawiesił wszystkie przyszłe skany do projektu Arki. Najwyraźniej Konrad uwierzył w teorię ciągłości i najzwyczajniej się usmażył w fotelu pilota tuż po skanie. Coś mi mówi, że dostaniemy nowe kody bezpieczeństwa. Właśnie usłyszałem, że zespół badawczy Komorebi udaje się do Delty, żeby zabrać Akersa. Siedział tam samotny od kilku miesięcy. Nie chcę myśleć, jak to przeżył.
I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation? Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? Where did... Alice? Mr. Wan, can you hear me? Chun? Where's Alice? She's fine. We don't have much time, Mr. Wan. I need the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is the trick. Please calm down. Nie wziąłem modułu chyba. Tu chyba trzeba coś wybrać jeszcze. Right, nie zauważyłem. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromar. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Chun just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not going to tell anyone. I do feel hungover. Okay. It's 17:29 over 42, 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Long. Red. Goodbye. No, wait. That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Nie mogę wsadzić z powrotem. Simon, we got it. We can get to the Dunbat now. Get back here. Już biegnę, ale od spotkania z tamtym typem cały czas kuśtykam i dziwnie widzę na oczy. Także to było chyba spotkanie niepożądane bardzo. Catherine, couldn't we just have extracted the cipher from Brandon's data somehow? So cruel bringing him back like we did. No, that's impossible. Memories don't work like that. Let's just hope it was worth it. There you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's... everything. Let's go ahead and... huh. That's weird. Huh. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Tu w końcu mamy połączenie z siecią. A jednak tu byłem już. Tego kompa już sprawdzałem jednak.
Co za pokrętełka. Coś tu musimy zrobić. Tutaj mamy jakieś komputery. Aha, chyba wiem. Tylko, że to się nie rusza. W tym jest problem. Za krótki. Chyba spadł. Dużo rzeczy jest jeszcze nam niewiadomych, co nie? W tej grze. Thank you.
A tam były jakieś kable, ale chyba nigdzie nie dosięgnął. Co my tu mamy? Dokumenty. Postanowiłam wprowadzić ostatnie skany i zakończyć projekt Arki. Przepraszam wszystkich, którzy również chcieli zeskanować się przed zawieszeniem projektu, ale nie otrzymali tej szansy. Ostatni skan dodałam 2 miesiące temu. Nie wiem, jak zdołam teraz odzyskać wsparcie, którego udzieliliście mi, kiedy rozpoczynaliśmy projekt. Przepraszam, nie chciałam, aby ktokolwiek odbierał sobie życie. Nie chciałam nikogo oszukać, chciałam coś ocalić. Dr. Katrin Chan. Do zrobienia. Zaimplementować moduł interfejsu, uszczelnić kapsułę Arki, poprosić 4Q o pozwolenie, poinformować Iwaszkina, Lindwall, pan Pedersena i Hilla, udać się wagonem przewozowym do Mikronu, zabrać kombinezon wspomagany, zjechać wspinaczem w otchłań, przegrupować się w Tau, udać się do kosmodromu, załadować pocisk i wystrzelić Arkę. Lokalizator Arki jest w Tau. A więc chyba musimy się spróbować w takim razie udać do Omikronu i stamtąd do Tau. Badanie nastrojów pracowników. Nastawienie względem Arki. Wypełnij poniższą ankietę, mając na celu ocenę twoich odczuć względem projektu Arki. Niedawno zdecydowano, że Arka będzie ostatnim oficjalnym projektem PATHOS 2. Pracownikom nakazano nie przerywać wykonywania obowiązków, pomimo katastrofalnej sytuacji, w której znalazła się Ziemia. Sądzę, że projekt Arki to najlogiczniejszy krok w stronę ocalenia ludzkości i że powinniśmy nie szczędzić czasu ani środków na jego ukończenie. Nie zgadzam się. Przed wyruszeniem każdy pasażer musi zostać poddany działaniu pola elektromagnetycznego w fotelu pilota. Wiadomo, że procedura skanowania może powodować zawroty i bóle głowy trwające do 3 dni. Sądzę, że czasowy dyskomfort fizyczny, nieważne jak silny, jest niewielką ceną za ocalenie ludzkości. Znaczy, pomijając fakt, że moim zdaniem to nie jest ocalenie ludzkości, pomijając ten fakt, no to mały dyskomfort fizyczny, nieważne jak silny, jest niewielką ceną za ocalenie ludzkości. Zdecydowanie się zgadzam. Arka została zaprojektowana, by zmieścić się w sondzie Ranger MK-7, dzięki czemu może zostać wystrzelona przy użyciu działa kosmicznego Omega i przetrwać tysiące lat zasilana światłem Słońca i odległych gwiazd. Sądzę, że Arka powinna opuścić Ziemię i zostać wystrzelona w kosmos. Może być wystrzelona, nie ma problemu. Zgadzam się. Cyfryzacja ludzkości jest szansą na milowy skok w naszej ewolucji. W razie konieczności ludzi wewnątrz Arki można pomnażać, używając istniejącego kodu genetycznego. Można go też zmodyfikować, by bardziej zróżnicować wygląd nowych osobników, złagodzić skutki starzenia, a nawet powstrzymać śmierć. Sądzę, że gdybyśmy mieli pozbyć się chorób i śmiertelności, bylibyśmy utratę człowieczeństwa. Zdecydowanie się nie zgadzam. Chociaż, czekaj, sądzę, że gdybyśmy mieli pozbyć się chorób i śmiertelności, ryzykowalibyśmy utratę człowieczeństwa. Powiem wam tak, to jest bardzo ciekawe pytanie i mam na ten temat ogromne zdanie, ale powiem krótko, że gdybyśmy mieli pozbyć się chorób, to zdecydowanie się nie zgadzam, że utracilibyśmy człowieczeństwo, ale śmiertelności, tak, takie jest moje zdanie. Ryzykowalibyśmy, nie mówię, że na pewno byśmy stracili człowieczeństwo, nie? Gdybyśmy utracili śmiertelność, ale byśmy na pewno ryzykowali. To jest moje zdanie, nie? Więc powiem, że jako, że jest pół na pół, gdybyśmy utracili człowieczeństwa. Ryzykowalibyśmy, ale nawet gdybyśmy tej śmiertelności, to niekoniecznie byśmy utracili to człowieczeństwo, więc powiem, że się nie zgadzam. Obecnie zostało tylko 58 osób, które można przechować w Arce. Aby urozmaicić i zwiększyć populację, można by wprowadzić tam sztuczną inteligencję, która w każdym aspekcie przypominałaby ludzką, ale miałaby dziecięcą, naiwną osobowość. Być może w przyszłości, gdy zbadamy naturę inteligencji, uda nam się uczynić ją mądrzejszą.
Sądzę, że nawet niedoskonała grupa sztucznych ludzi będzie korzystna dla naszego społeczeństwa. To jest mi obojętne ogólnie, więc powiedzmy, że się zgadzam. Dziękuję za twój udział. Oto odpowiedzi twoich kolegów. Poparcie dla Arki. Zdecydowanie się zgadzam. 74%. To na czerwono to jest moje chyba, nie? Nie, to nie jest moje. Nie, to nie są moje odpowiedzi. Wieczność pośród gwiazd. Zdecydowanie się zgadzam. Niedoskonali towarzysze. Przez cierpienie do gwiazd. Sztuczna ewolucja. Mamy tu jakieś kable, ale nie wiem, czy to coś ma do rzeczy tak naprawdę. Dobrze by było. Tu mamy coś. Offline. Coś tu trzeba ponawciskać. Ja wiem, że tutaj jest ten kurde, ta macka śmieszna. Wolałbym jej nie dotykać, szczerze mówiąc. Tu można coś jeszcze czekać. Pierdalej, co jest? Ciężkie krzesło. Tu jeszcze mamy jakiś kabel, dawaj tu. Cyk. Wait, this isn't... Oh, no! Wow got to the Dunbat before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Znaczy tak, i teraz jeszcze kolejny twist. W momencie, kiedy myśleliśmy, że gramy, że jesteśmy człowiekiem, dostanie się na tą Arkę nie miało sensu, bo nie dałoby rady się dostać. Po prostu ewentualnie nasz zeskanowany umysł mógłby się tam dostać, ale my nie. Ale teraz, kiedy jesteśmy robotem... Tak. Co nie? Zajebiste. To już jest inna faza, nie? Skoro jesteśmy robotem. Skoro w tej chwili już jesteśmy tym czymś, wiecie, tym skanem tylko tak naprawdę, nie? Umysłu. To możemy dostać się na tą Arkę faktycznie. O kurde, nie wiem. Mogę próbować. Aha. I pewnie nie dam wszystkiego naraz, rady, tak? No to systemy dawaj wszystkie. Tutaj na przykład można oleć środowisko lasu. Obiekty. To jest też ciekawe, bo tutaj jakby moduły wybieramy, jakieś obiekty i tak dalej, i mamy tutaj po angielsku akurat jest na przykład las, jest, wiecie, zachód słońca, pełnia księżyca, chmury, nie wiem, krzesło. Soma?
Aha, okej. Okay. Czekaj. Nie mogę wszystkiego. Czekaj. O co tu chodzi? Aha, okej. To ja usuwałem z pamięci, a teraz zaznaczone są. Dobra, to bierzemy tak, to. Weg, adw, to. Kurde, znaleźć. Uwaga, type. Light. O nie. Teraz jest coś ze światłem, ale nie to, może to? Kurde, za dużo. A mogę to wyciągnąć? Nie. A może dam river? Nie, więcej zajmuje river. Damy full moon. Za dużo. Czekaj. To jest tak jakby... Że potrzebuje światła. Light source, tutaj jest taki skrót, co nie? No i szukamy, mamy na przykład sun, moon, moon, full moon. Wiecie, różne księżyce i tak dalej. No pokaż, to już było. Noon znaczy się tutaj było, ale ja to już też wybierałem. Dobra, pokaż to. I tutaj mamy właśnie za dużo. To może type water zmieńmy na river. Jednak physics fluid 200. Nie, to też nie wejdzie. Dobra, to zaczniemy, sorry, ale musimy zacząć od początku, bo dopiero teraz zajrzałem o CB. Potrzebna jest Soma. I potrzebne jest to. I teraz tak. Tu mamy na przykład to. I teraz tak, light source jakiś.
Są po dwa w zasadzie. Ale pokaż mi to. Mniej zajmuje od River. I teraz mamy tak. No jest za dużo, kurde. Od rozkmina. Jest za dużo. To Extremon full wymaga physics fluid, tak gdyby to wyjebać. Dać to. To potrzebuje heat. Też jest za dużo. To zamiast lake damy river. Physics fluid. Już jest za dużo. No. Okay, dale. Try loading a dummy scan. Shouldn't be that difficult. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real arc. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section of the process. Dawaj tego Munsiego, kurde. Better not use real data. I don't want to repeat what we did to Brandon. Second that. Okay. Tutti działa. Load a dummy and pause the simulation while it's active. Then we can run diagnostics and see how it operates. We need to pause while the dummy is loaded, otherwise I can't know if it's working or not. Jeszcze dummy musi być loaded jakiś. Ale to oczywiście zrobimy sobie już w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.